Witam Państwa serdecznie. Miło mi, że mogę zainaugurować tegoroczne spotkania letnie z filmem, z dobrym filmem. No i dzisiaj Nietykalni. Temat został dobrany specjalnie pod ten film, bo chcemy powiedzieć o autentyzmie w relacjach międzyludzkich, a film, jak część z Państwa wie, a część zobaczy, mówi o tym, że spotykają się ludzie z zupełnie dwóch różnych środowisk, odmienni co do klasy społecznej, statusu, a nawet rasy, a mimo wszystko, mimo tych różnic, mimo tych odmiennych charakterystyk, potrafią nawiązać ze sobą autentyczny kontakt. No i to jest właśnie pytanie, można nawiązać ten kontakt tylko będąc sobą, ale co to znaczy być sobą? Co to znaczy być naprawdę sobą? Ja od razu powiem, że nie udzielę odpowiedzi na to pytanie, bo to jest zbyt ważne pytanie, żeby można na nie sensownie odpowiedzieć w ciągu 10-15 minut. Ale mogę podpowiedzieć, co jest ważne, dlatego żeby udzielić sobie odpowiedzi na to pytanie samemu. Otóż podstawową kwestią, jeśli chodzi o bycie sobą, jest zrozumienie tego, czym jest, czy kim jest nasze ja. Czyli takim warunkiem wstępnym bycia sobą jest zrozumienie, poznanie siebie, to znaczy samowiedza. No bo jeżeli nie wiem, kim jestem, to jak w ogóle mogę być sobą? Jak odpowiedzieć na to pytanie? No, oczywiście są proste, łatwe odpowiedzi. Znają Państwo pewnie taki slogan reklamowy: bądź sobą, wybierz, i tutaj pada, nie mogę powiedzieć co, ale nazwa popularnego napoju. No, to nie jest dobry kierunek odpowiedzi, bo bycie sobą nie polega na robieniu tego, co miliony much robią, cokolwiek one tam robią i wybierają. Każdy z nas jest inny, w związku z tym bycie sobą będzie inaczej wyglądało w przypadku każdego z nas. Natomiast jest pewien moment wspólny, na który chciałem zwrócić uwagę, taki podstawowy, mianowicie polegający na tym, że w próbie bycia sobą mamy, jak powiedziałem, odpowiedzieć sobie na to pytanie o ja, co to znaczy ja. No i tutaj zgodnie z teorią, taką dosyć znaną teorią okna Joharim, możemy sobie wyróżnić cztery podstawowe rodzaje ja. Mianowicie ja odsłonięte, ja ślepe, ja ukryte i ja nieznane. I właśnie o tych czterech rodzajach ja teraz króciutko chcę powiedzieć. Ja odsłonięte to jest właśnie to ja, które jest takie najbardziej oczywiste, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi. To jest przedmiot kreacji społecznej. Bardzo często właśnie w tym aspekcie zakładamy jakąś maskę społeczną, próbując udawać kogoś, kim w istocie nie jesteśmy, ale zyskać w ten sposób coś na krótszą metę i w praktyce w naszym przekonaniu. Ja odsłonięte jest to treść naszego ja, którą ja o sobie wiem i wszyscy inni, którymi się kontaktuję, też o mnie wiedzą. Czyli to jest taka uwspólniona część, dlatego się nazywa odsłonięte. Ja wiem, że lubię pomidorową i wszyscy moi znajomi wiedzą, że lubią pomidorową i to jest właśnie taka treść ja odsłoniętego. Gorzej, jeżeli ja lubię grzybową, a wszyscy czy część moich znajomych wie, że lubię pomidorową. Wtedy to jest kreacja. Ja odsłonięte jest nieautentyczne. Jest coś takiego jak ja ślepe. Co to jest? To jest z kolei taka część naszego ja, w którym inni wiedzą i widzą, jak jest ze mną naprawdę, natomiast ja tego o sobie nie wiem. No, to są na przykład nieuświadamiane przez nas odruchy, zachowania, których nie zauważamy u siebie, ale inni uważnie nam się przypatrując są w stanie je dostrzec. Powiedzmy jakieś tiki związane z sytuacjami, których nie kontrolujemy. Komunikacja niewerbalna, to, że czasami w przypadku, kiedy się denerwujemy, na przykład drapiemy się za uchem. Sami tego nie wiemy, ale nasi znajomi mogą o tym wiedzieć to,
I co ważne, mogą nam o tym powiedzieć, a kiedy nam o tym powiedzą, to to już nie będzie treść naszego ja ślepego, tylko przejdzie to do ja odsłoniętego. Będę już ja o tym wiedział i mogę komunikować to innym. To ważne dlatego, że przy okazji dowiadujemy się, że bycie sobą to jest pewien ciągły proces. To nie jest skończona forma, akt dokonany, tylko ciągły proces, bo te treści ciągle migrują z jednej części ja do drugiej. Jeżeli ja czegoś nie wiem o sobie, ale wiedzą inni, jeżeli mi to sprzedadzą, dowiem się o tym, to po prostu stanie się to częścią ja odsłoniętego. Wreszcie jest ja ukryte. To jest coś takiego, nasze tajemnice, mówiąc krótko, to jest coś takiego, co ja wiem o sobie, ale nie chcę, żeby moja żona, znaczy inni, żeby o tym wiedzieli. Więc po prostu z jakichś powodów to buduje nasz świat, który jest bardzo ważny, to jest świat intymny. Dzisiaj żyjemy w świecie, który bardzo łatwo się tej intymności wyzbywamy. Jesteśmy do tego zachęcani przez różne media społecznościowe i niektórzy radośnie sądzą, że na tym właśnie polega autentyzm, żeby wszystko o sobie wszystkim mówić, informować, przekazywać. Jak za chwilę powiem, właśnie autentyzm jest związany z czymś innym. Nie należy go mylić z ekshibicjonizmem. No i wreszcie jest ja nieznane. To jest coś takiego, ja o tym nic nie wiem i nikt o tym nic nie wie, przynajmniej na razie potencjalnie, bo ja nieznane jest jakby nieuniknione wpisane w bycie człowiekiem, jako jednostki, jako gatunku. Zawsze będą takie rzeczy, których człowiek o sobie nie wie, na razie na tym etapie rozwoju, ale na jakimś innym może się o tym dowiedzieć. To jest taki obszar, ja, który potencjalnie jest źródłem nowych informacji dla nas, bo ciągle czegoś się nowego dowiadujemy i zmieniamy zakres tego, co nieznane w nas. Więc to jest też ważna informacja, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy możemy stuprocentowo siebie wyjawić, to znaczy ujawnić siebie totalnie i całkowicie. Otóż nie możemy. No bo właśnie jest to ja nieznane i ono zawsze będzie. Choćbyśmy, nie wiem, jakie informacje ciągle o sobie zdobywali, zawsze będzie taki obszar tego, czego nie znamy, czego nie wiemy. No i proszę Państwa, to jest ta pierwsza sprawa związana z tym, co to znaczy być sobą, to znaczy ujawniać siebie w tych obszarach, które mogą być ujawnione. Natomiast pytanie jest dalej takie, co to znaczy być sobą w relacji z drugim człowiekiem, to znaczy ujawniać się, ale autentycznie. I to jest druga kwestia związana z tym, co to znaczy być autentycznym. Autentyzm, najkrócej rzecz ujmując, polega na tym, że ujawniam te informacje, które przynajmniej na danym etapie swojego bycia sobą i rozumienia siebie uznaję, identyfikuję z sobą, czyli mam jakąś wiedzę o sobie i taką właśnie wiedzę, jaką autentycznie i szczerze o sobie mam, komunikuję drugiemu człowiekowi. Czyli krótko mówiąc, autentyzm to jest szczere informowanie o sobie. Ale, tak jak już wcześniej mówiłem, nie należy tego rozumieć w ten sposób, jak niekiedy się to opacznie rozumie, że informuję wszystkich o wszystkim. Czyli tak zwana kawa na ławę. Jestem sobą, to znaczy nie mam nic do ukrycia, każdy wie o mnie wszystko. Proszę bardzo. No, jak mówię, nie jest to zbyt dobre podejście, dlatego że nie zostawia obszaru intymności dla tych wybranych relacji kilku, które dzięki temu mogą być pogłębiane i autentyczne, że ktoś wie o mnie coś takiego, czego inni o mnie nie wiedzą. To jest bardzo ważne dla zdrowia psychicznego, dla kondycji, żebyśmy mieli taką sferę intymności. A więc autentyzm, na czym by w takim razie polegał, jeżeli nie na tym, że wszystkim mówię wszystko o sobie? Polegałby na tym, że szczerze mówię o sobie, ale w różnym zakresie, uzależnionym od typu relacji, uzależnionym od tego, z kim się kontaktuję, z kim jestem aktualnie zaangażowany w konwersację,
czy też w jakiś dialog interpersonalny. To jest kwestia, która w dużej mierze jest pochodną naszej mądrości życiowej. Mianowicie, w jakim zakresie mam ujawnić siebie w określonej relacji. Autentyzm polega po prostu na właściwym utrafieniu z owym zakresem ujawnianych informacji. Oczywiście one mają być zawsze szczere, ale nie zawsze w takim samym zakresie, bo jak mówię, to zależy od drugiego partnera, od typu relacji. Oczywiście, jeżeli relacja jest pogłębiana, to można ten zakres rozszerzać i dodawać coraz to nowe informacje o sobie, pilnując tego, żeby były szczere. Bo proszę Państwa, ktoś powie, że dlaczego mam być szczery? Czy to się opłaca? Może nie warto z wszystkimi szczerze informować wszystkich o sobie. No to jest ten problem kosztów psychologicznych, bo my, jeżeli komuś sprzedajemy fałszywy wizerunek siebie z różnych względów, takich, bo nie jesteśmy pewni, czy warto odsłonić się z jakimś aspektem, albo po prostu chcemy uchodzić za kogoś fajniejszego czy lepszego niż w rzeczywistości jesteśmy, to kiedy to robimy, to skazujemy się na ciężar noszenia pamięci o tym, komu nakłamaliśmy, w jaki sposób. I to jest takie trochę obciążające i na dłuższą metę wikła nas w takie relacje, które powodują, że nie możemy po prostu pogłębić tej relacji i zbudować związku opartego na zaufaniu. Więc jeżeli już wiemy, czym jest autentyzm, że on polega na szczerym informowaniu o sobie, chociaż w różnym zakresie, to jeszcze jedną ważną kwestię chciałbym tutaj dopowiedzieć, która będzie związana z filmem, mianowicie to, że ta szczera, autentyczna informacja o sobie musi jeszcze wystąpić w odpowiedniej formie, mianowicie chodzi o tak zwaną asertywność. To modne słowo. Często potocznie się uważa, że asertywny to znaczy tyle, co umiejący powiedzieć nie, odmówić. No to jest duże uproszczenie. Ja bym inaczej chciał widzieć asertywność, mianowicie jest to pewnego rodzaju złoty środek pomiędzy dwoma skrajnymi zachowaniami konwersacyjnymi, które nie są wskazane. Z jednej strony tym zachowaniem jest unikanie, czyli polityka strusia, chowam głowę w piasek, nie jestem odważny w tym, żeby mówić o sobie, co naprawdę czuję, jaka jest moja naprawdę postawa, jakie są poglądy. To jest unikanie. Z drugiej strony mam coś takiego jak agresja, to znaczy narzucanie innemu swoich własnych poglądów, przekonań, myśli, opinii. I co to jest asertywność? To jest znalezienie złotego środka pomiędzy unikaniem a właśnie agresją w relacji do drugiego człowieka. Jeżeli nam się to uda znaleźć, jeżeli trafimy w ten złoty środek, to mamy właściwą postawę w konwersacji, mamy właściwe podejście do drugiego człowieka. Jeżeli poprzemy to autentyzmem, czyli szczerą informacją o sobie, to mamy właściwą podstawę do tego, żeby budować relacje głębokie, oparte na zaufaniu, a być może w dłuższej mecie prowadzące do takich pogłębionych więzi jak przyjaźń czy miłość. Nie da się zbudować prawdziwej relacji przyjaźni, miłości bez bycia szczerym w tym związku i bez bycia asertywnym w tym sensie, że ani nie popadamy w ucieczkę i w bierność, ani nie popadamy w agresję. I ja myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które podsumowują autentyzm w kontaktach międzyludzkich. Film, który Państwo zobaczą, Nietykalni, porusza właśnie te kwestie i pokazuje, że jak mówiłem wstępnie, pomimo przeszkód, pomimo pozornych różnic między ludźmi, da się nawiązać z drugim człowiekiem głęboką relację, jeśli tylko będziemy autentyczni i przy tym asertywni, czego Państwu i sobie życzę, zapraszając na film. Dziękuję bardzo.